Siemka. Hej, Siemka. Siemanko. Yo, bitches. Jestem Skate. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Czy macie tak samo jak ja, że jak przychodzicie do domu, macie wolną chwilę, czy po prostu strasznie wam się nudzi? To pierwsze co robicie, to zasiadacie na kanapie, bierzecie pilota i włączacie swój ulubiony serial. Ja osobiście jestem fanką tego robienia. Jestem fanką pierwszej miłości, jak już wiecie, do której castingu się niestety nie dostało, no ale trudno. Lubię, oprócz pierwszej miłości, też oglądać jakieś seriale typu Detektywi, W11, Rozmowa w toku, Sąd rodzinny, Anna Maria Wesołowska, Ukryta prawda, Dlaczego ja, Trudne sprawy, Nieprawdopodobne, a jednak Pamiętniki z wakacji. Jeszcze na Vivie uwielbiam oglądać Next, Date My Mom, i te wszystkie. Na ogół jestem fanką polskich seriali, nie zagranicznych. Zagranicznych takim serialem, jakim oglądałam, było Gossip Girl, Plotkara, bardzo się w to wkręciłam, no ale faza już mi na to przeszła i jestem fanką pierwszej miłości od kilku lat, a nie lubię takich seriali, które są takie sezonowe, że tak powiem, jak na przykład Prawo Agaty, Brzydula, Jula, czy tam Julia, bo to są takie, że trochę trwają i potem się kończą, a mi na przykład osobiście byłoby bardzo ciężko się rozstać z moim ukochanym serialem. Najbardziej, czego nie lubię w serialach, jest to, że kiedy już rozwija się poważna sytuacja, dwie osoby stoją naprzeciwko siebie i jest jakieś poważne pytanie. On umarł czy nie? W następnym odcinku. I jak już jest następny odcinek, to w kolejnym odcinku jest... Tak, umarł, ale chciał ci coś powiedzieć. Co takiego? I w sumie dopiero się możemy dowiedzieć na drugi dzień. No ale z drugiej strony to jest fajne, bo jak wszystko by stracili w jednym odcinku, to potem nie byłoby sensu ani chęci oglądania kolejnych, następnych odcinków. Czasami oglądając jakiś serial, czuję się jak reżyser. Ponieważ siedzę, patrzę, siedzę sobie na przykład z koleżanką. Zobaczysz, oni się pocałują, a tamten skurzony będzie przychodził od niej do domu i zobaczysz, że oni się całują, się dostają. Zobaczysz, zobacz, tak będzie. Nie, no co ty, mi się wydaje. Że to będzie tak, że oni się zaczną całować, randomu będzie się długo zwlekać i ona przyjdzie i zobaczy, że oni się całują i powie mu i on się skurzy na nią, się z nią rozstanie, a oni będą się na nią, że ona jemu powiedziała o tym, że oni się całowali. No nic! A co wy uważacie na temat seriali? Wolicie polskie czy zagraniczne? Jakie są wasze ulubione seriale? Co najbardziej w serialach lubicie, a co najbardziej was denerwuje? I to by było na tyle. Jak jesteście tutaj pierwszy raz i wam się podoba mój kanał, chcecie być na bieżąco, to mnie zasubskrybujcie tutaj. Dajcie mi łapkę w górę albo w dół. Jak chcecie, komentujcie, a w opisie macie linka do mojego fanpage'a na Facebooku. No i to by było na tyle. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania albo coś, to pamiętajcie, że możecie pisać do mnie na YouTubie, na prywatnym albo na Facebooku. No i tyle. To cześć! Dziwny ten aparat. Powiedziałaś najważniejsze rzeczy, musisz już skończyć. Nie możesz tyle gadać, bo cię nie będą lubili. Musisz sobie teraz gestykulować, bo nie lubię gestykulować. Musisz też koniec, tak, poprosić sobie włosy. I właściwie, to dlaczego stawiasz aparat na pufie i na stoliku z ogórkami? Bo nie masz statywu, tak właściwie, to czemu mówię do ciebie? Telefon widzę. Chyba T-Mobile się we mnie zakochali, bo ciągle do mnie dzwoni. Dałam im kosza. Yo. Bitches! Yo, yo, motherfucker, motherfucker, yo. My love is pure.